Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie i poprowadzimy dla Was lekcje z teorii i historii literatury. A prowadzić będą te zajęcia. Hieronim Duczmal i Maciej Michalski. Witamy Was raz jeszcze. Moi drodzy, postanowiliśmy nagrać zajęcia na temat rodzajów literackich. Pierwsza część dzisiejsza, poświęcona będzie epice. Tak się składa, że nie jest to łatwy do zrozumienia i do pojęcia termin literacki. Ja pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, kiedy chodziłem do szkoły jeszcze to chyba czwarta albo piąta klasa, jeśli dobrze pamiętam, wydawało mi się wtedy, że epika to są, to są teksty, które zapisane są prozą. Liryka to teksty zapisane wierszem. Natomiast dramat to podział na rolę. Jeśli można się zgodzić z nazwaniem tak dramatu, to w przypadku liryki i epiki to byłem w wielkim błędzie. Dopiero później, w szkole średniej, poznałem prawdę. I wspominam o tym dlatego, ponieważ wiem jako nauczyciel, że wielu uczniów również, również, ma takie błędne myślenie o rodzajach literackich. Hieronimie, a jak tam z Tobą jest? Pamiętasz może, czy od razu pojąłeś te terminy literackie, od razu wiedziałeś, czym się to różnią? Maciku, moje wspomnienie, jeśli chodzi o rodzaje literackie i gatunki, właściwie są takie same jak Twoje. Tak naprawdę z rodzajami i gatunkami literackimi spotkałem się na teorii literatury na studia. W szkole podstawowej zwracano głównie uwagę na tematykę i na błędy ortograficzne, mniej na formę. W szkole średniej już było tego więcej, a najwięcej, jak już powiedziałem, na studiach. No tak, tak to było. Moi drodzy, czyli cóż, no rozpoczniemy dzisiejsze zajęcia. Tak jak już wspomniałem, pierwsza część poświęcona będzie epice. No i cóż, no to do pracy. Zapraszamy. <noise> Zapraszamy. Moi drodzy. Epika to rodzaj literacki obejmujący utwory, w których światem przedstawionym są opisane losy bohaterów uwikłanych w przeróżne związki społeczne ludzi uczestniczących czasem w procesach historycznych czy obyczajowych tudzież tkwiących w większych lub mniejszych zależnościach psychologicznych lub socjologicznych. Innymi słowy, Dzieła epickie pokazują nam postaci biorące udział w rozmaitych zdarzeniach, na których przebieg mają osobiście wpływ. Ale bywa i odwrotnie. To zdarzenia determinują postawy oraz zachowania bohaterów. Gdyby ująć to mocno skrótowo, byłby to taki zapis. Epika to jeden z trzech. Podstawowych rodzajów literackich obok dramatu i liryki, w którym dominuje opis zdarzeń. Ważnym wyróżnikiem epiki jest fabuła, czyli zespół wszystkich zdarzeń składających się na koleje życiowe bohaterów. A dzieje się to w jakimś czasie i w jakimś miejscu. Skoro mowa o fabule czyli zdarzeniach w dziele literackim, to pojawia się pytanie, w jaki sposób są one nam przedstawione. W filmie widzimy je za sprawą obrazu na ekranie. Z kolei na scenie poznajemy je dzięki tekstom, aktorów, scenografii, kostiumom itd. W epice o wydarzeniach mówi narrator, osoba, Opisująca miejsce, czas, ludzi, ich zachowania, bywa, że także ich myśli i uczucia. Uw opowiadacz, narrator, opisuje oraz komentuje zdarzenia w sposób ustalony, wymyślony przez autora. Narrator może być więc postacią spoza wydarzeń wtedy opowiada w trzeciej osobie, może być też jednym z bohaterów w dziele. Wówczas narracja prowadzona jest w pierwszej osobie. Może być obiektywnym komentatorem albo też aktywnym kreatorem działań. Może wiedzieć dużo lub niewiele i to, co się dzieje, opisywać chłodno albo emocjonalnie. W skrócie można to ująć tak. Fabuła. To zespół wszystkich powiązanych ze sobą zdarzeń w świecie przedstawionym. Narrator to osoba opisująca w utworze epickim przebieg zdarzeń. Narracja zaś to sposób przekazania treści przez narratora. Może być w pierwszej lub trzeciej osobie. Dla lepszego zrozumienia roli narratora w utworze epickim, posłuchajmy krótkiego fragmentu, z pamiętnika Aleksandra Fredry pod tytułem Trzy po trzy, w wykonaniu Jerzego Szukalskiego. Tu narrator wspomina wydarzenia, w których sam uczestniczył. Wychodzisz spod dachu, gdzie wygodnie noc przespałeś, poranek letni, koń twój dobrze nakarmiony i wychęndożony strzyże uchem, grzebie nogą, Siedzisz na nim, ledwie tknąwszy grzywy i strzemienia. Marsz! Wstępujesz do boju, przed tobą rzeka. Za rzeką bateria sypie kartaczami. Za mną dzieci! W Bogu wiara! Rzeka przepłyniona działa zdobyte. Zwycięstwo nasze! Czyn świetny, wart nagrody. Ale ty rozwinąłeś tylko przy pomyślnej sposobności władze, które jeszcze nietknięte w tobie leżały. Padły na szale z jednej strony obawa kalectwa lub śmierci, z drugiej męstwo rozgrzane całym ogniem krwi, całym zdrowiem życia. Musiała więc obawa ulecieć, nie objawiwszy się nawet. Kiedy i w jaki sposób narodziła się epika? Słowo pochodzi z języka greckiego epikos, i u podłoża jego powstania znajdowały się różnorodne formy ludowych opowiadań na tematy legendarne, historyczne, mityczne, także baśniowe. Ludzie chętnie słuchali ciekawych opowieści, zwłaszcza jak ktoś. Potrafił je interesująco przekazać. Z czasem niektóre z nich spisano i tak powstała epika jako rodzaj literacki. Ze względu na formę przekazu rozróżniamy epikę wierszowaną i epikę prozaiczną, inaczej prozatorską. Utwory dzielimy na poszczególne gatunki, na przykład bardziej obszerne, większe formy, takie jak epos czy powieść, a także krótsze, do których zaliczamy nowele, opowiadanie czy balladę. Zacznijmy od dłuższych gatunków. Epos zaliczany jest wśród utworów epickich do najstarszych. Znany był już w krajach starożytnego wschodu. Tworzyli go Babilończycy. Bujnie rozwijał się też w Indiach. Natomiast początki europejskiego eposu wiążą się jednak ze starożytną Grecją. Źródłem dla powstania eposu były mity i podania o niezwykłych bohaterach, wydarzeniach, wierzeniach, czy też wartościach wyznawanych przez ogół społeczności. Na ich podstawie Powstawały pieśni, zazwyczaj wierszowane, wykonywane zrazu przez tzw. rapsodów. Teksty rozrastały się, z czasem miały po wiele tysięcy wierszy. Takimi pieśniami, eposami były np. Iliada i Odyseja, dzieła przypisane Homerowi. Na wstępie eposu zazwyczaj jest inwokacja, w której... Narrator, rapsod, prosi muzę o natchnienie. Następnie mamy opis zdarzeń. Epos podzielono na części. Najpierw pieśni, później księgi. W Polsce największym dziełem zaliczanym do eposu jest epopeja narodowa Adama Mickiewicza, Pantadeusz. Inne utwory tego gatunku to rzymska Eneida Wergiliusza średniowieczny epos angielski o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu, niemiecka pieśń o Nibelungach, czy też ruskie słowo o wyprawie Igora. A teraz kilka słów o powieści. Jest to podstawowy gatunek prozy epickiej czasów nowożytnych. Początki powieści sięgają XVIII wieku. Głównymi elementami są narracja i świat przedstawiony, na który składają się bohaterowie oraz wydarzenia tworzące układ fabularny. Powieść jest gatunkiem najmniej sformalizowanym. Nie ma reguł, ograniczeń tematycznych. Witkacy, pisząc o niej, nazwał ją workiem, który wszystko wepkać można. Powieść jest gatunkiem wielowątkowym. Który korzysta z gatunków niepowieściowych i użytkowych. Na przykład esej, reportaż, pamiętnik, dziennik, listy i tym podobne. Stąd też ogromna liczba jej odmian, na przykład powieść autobiograficzna, powieść awanturnicza, biograficzna, powieść dokument, powieść historyczna fantastyczno-naukowa, kryminalna, naturalistyczna, polityczna, psychologiczna, reportażowa, społeczno-obyczajowa i wreszcie współczesna. Nowela to krótki utwór epicki, zazwyczaj o jednowątkowej fabule. Odznacza się bogatą akcją, która zmierza do określonego punktu kulminacyjnego i zakończonego puentą. Początki noweli sięgają czasów starożytnych. Ostatecznie ukształtowała się na przełomie średniowiecza i odrodzenia. Twórcą klasycznego wzorca był Giovanni Boccaccio, a przed nim w starożytności ten gatunek literacki można znaleźć w twórczości Arystotelesa z Miletu w opowieściach milezyjskich oraz u Ovidiusza w Metamorfozach. Szczególnie ten gatunek literacki upodobali sobie Miguel de Cervantes, Edgar Allan Poe, Guy de Maupincent, Antoni Czechow, a w Polsce Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa. We współczesnej noweli autorzy zacierają dramatyczną kompozycję, zbliżając się do reportażu, eseju. Widać to w twórczości Tomasza Mana, Williama Focknera. Jarosława Iwaszkiewicza, ksawerego Pruszyńskiego. Kolejnym gatunkiem epickim jest opowiadanie. Odznacza się dużą swobodą kompozycyjną, brakiem wyraźnego punktu kulminacyjnego oraz płęty. Ta niezbyt długa forma rozwijała się na marginesie innych regularnie zbudowanych gatunków. Wiele zawdzięczała też antycznej historiografii, kronikom, Legendą hagiografii. Autonomię gatunkową zyskała w XIX wieku, a w XX wyparła niemal całkowicie poddaną rygorą konstrukcyjnym nowelę. A teraz kilka słów o balelacie. Jest to gatunek łączący w sobie cechy epicko-liryczne, nasycone elementami dramatycznymi. Narrator. Szkicowo opisuje w balladzie zdarzenia, a są one na ogół niezwykłe, tajemnicze, często legendarne lub historyczne, w których, bywa, obrazy przyrody tworzą nastrój grozy. Bohaterowie natomiast mają bardzo wyraziste charaktery. W balladzie dostrzeżemy również cechy dramatu gdyż są w niej partie dialogowe. W gatunku tym bywają także fragmenty refleksyjne, nastrojowe, pełne liryzmu. Stąd trzeba o balladzie wspomnieć, tudzież przy omawianiu liryki. Na polskim gruncie obowiązującą konwencją tego gatunku stworzyły ballady i romanse Adama Mickiewicza, wydane. W 1822 roku w Wilnie. Moi drodzy, mamy nadzieję, że dzisiejsze zajęcia będą bardzo pomocne dla Was podczas nauki w domu. Następnym razem będziemy mówić o Liryce. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia.